Czy masz świadomość? Największym nałogiem, z jakim możesz zerwać, jest nauk bycia sobą. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Przeczytałem Państwu fragment książki Joe Dispenza, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, a będziemy rozmawiać z Tomaszem Sidewiczem, który jest Państwa i moim dzisiejszym gościem. Zawodowy negocjator, specjalizuje się w trudnej komunikacji interpersonalnej, negocjacjach w konflikcie interesów i analizie lingwistycznej. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dzień dobry, dzień dobry. Rozmawiamy w styczniu. No styczeń to tak już się przyjęło, nie tylko chyba w Polsce, że to jest początek roku, sprzyja nowym postanowieniom. Stąd trochę temat dzisiejszego podcastu. Proszę powiedzieć, a nie, właściwie to jeszcze miałem przeczytać fragment z Franza Kafki. Proszę posłuchać, szanowni słuchacze, jeżeli książka, którą czytamy, nie przebudzi nas niczym pięść, która uderza nas w głowę, po co zatem ją czytamy? Taki fragment z Franza Kafki, autora słynnego Procesu czy Kolonii Karnej, jakiś czas temu przeczytałem. I pytanie do pana, panie Tomaszu. Czy pana przebudziła książka Jak zerwać z nałogiem bycia sobą? Szczerze muszę odpowiedzieć na to pytanie, że nie przebudziła mnie, bo nie musiała. Traktuję tą książkę jako wisienkę na torcie w całej swojej bibliotece książek dotyczących naszego umysłu, naszego mózgu. I jeżeli miałbym wskazać książki z podobnego nurtu, które miały bardzo duży wpływ na zmianę nawyków u mnie, to pierwszą książkę, którą absolutnie rekomenduję wszystkim osobom zainteresowanym samorozwojem, to jest książka Joe Mediny pod tytułem 12 sposobów na super mózg, o ile dobrze pamiętam, że to taki jest tytuł, gdzie on podaje, jako neurobiolog, o ile dobrze pamiętam, że jest neurobiologiem albo jest neurochirurgiem, podaje bardzo ciekawe wskazówki, co robić z naszym mózgiem, żeby jako mięsień, to oczywiście traktujemy metaforycznie, najlepiej nam służył. I ja tutaj ze swojego przykładu mogę tylko powiedzieć, że lektura tej książki zachęciła mnie do absolutnego odstawienia alkoholu jako elementu diety. No, jeżeli w ogóle alkohol można traktować jako środek spożywczy, tak, który jest spożywany nie w celach tylko i wyłącznie, nazwijmy to sobie, rozrywkowych, ale jakichś tam smakowych. Więc to była pierwsza książka, która wywarła na mnie bardzo duże wrażenie. I zmieniła w moim życiu bardzo dużo. I tak jak powiedziałem, to miało miejsce 12 lat temu, więc od 12 lat w moim organizmie na przykład no, nie było alkoholu. Tak? To dla mózgu nie jest bez znaczenia, jak się też i okazuje. Natomiast druga książka, która dołożyła jakby tą pięść, parafrazując Kafkę, to książka doktora Dawsona Churcha Myśl to materia. I te dwie książki na pewno traktowałbym priorytetowo. Natomiast pozycję Joe Dispenzy traktuję jako tą wisienkę na tym całym torcie. To jest ważna książka, tak? Ale mówię o swoim osobistym stosunku do tej książki, biorąc pod uwagę pytanie. Mhm. A kim jest autor tej książki i dlaczego warto pana zdaniem mu zaufać?
Autor tej książki to jest człowiek, który jest neurologiem z wykształcenia, którego przygoda życiowa, wedle mojej wiedzy, którą mam, zawsze jak czytam jakąkolwiek książkę naukową, czy paranaukową, czy pop naukową, to zawsze chcę wiedzieć, kto stoi za tą książką, więc sprawdzam tą biografię na tyle, na ile jest to możliwe przy dzisiejszym dostępie do informacji. Więc jest to naukowiec, ma tytuł doktora. Nie wiem, nie sprawdzałem dokładnie, z czego ma ten doktorat. Natomiast rzecz, która dla mnie jakby była taką najbardziej wartościową informacją, to to, że jego przygoda z mózgiem zaczęła się od jego wypadku, który miał na rowerze. Zderzył się z samochodem, czy jakiś samochód wjechał w niego i to spowodowało, że wylądował w szpitalu no z jakimś poważnym paraliżem. Tak? Więc jeżeli człowiek opisuje swoje własne przeżycia i własne przemyślenia, no to myślę, że można mu zaufać, tak? Zwłaszcza, że odnosi się do nauki i to, co też było dla mnie ważne, ja jestem w trakcie pisania doktoratu, więc też mam pewnego rodzaju przymus związany z jakością tego, co robię i tutaj jakość badań jest dla mnie jako czytelnika ważną rzeczą. Joe Dispenza odwołuje się do badań doktora Liptona, który znowu poczynił bardzo fajną książkę pod tytułem właśnie Biologia przekonań. A jakie są trzy najmocniejsze fakty związane z treścią tej książki, które mogą zachęcić słuchaczy do jej przeczytania? Po pierwsze tytuł, który jest tytułem takim no, prowokacyjnym, aczkolwiek będzie wymagał też od czytelnika zrozumienia, na czym polega nauk bycia sobą. Nauk bycia sobą to nie tylko wedle Joe Dispenzy, ale wedle chociażby nurtu psychoterapii, według Erika Berna, czyli dla tych słuchaczy, którzy są zaznajomieni z analizą transakcyjną, Erik Berne nie powinien stanowić zagadkowej postaci. Nauk bycia sobą sprowadza się do tego, że każdy z nas w czasie dzieciństwa do 6 roku życia jest wyposażany w wyniku tak zwanego imprintingu. Imprinting to inna nazwa dla wychowania. W zestaw, nazwijmy to, przekonań, fachowo to się nazywa sterownik, tudzież tak zwany driver, który przekłada się na nawyki. I tytuł Jak zerwać z nałogiem bycia sobą, ja przynajmniej tak rozumiem, tak traktuję, jako tytuł zachęcający do tego, żeby zmienić swoje nastawienie, swoje nawyki, jeśli chodzi o jakość życia. I Joe Dispenza tutaj mnie absolutnie niczym nie zaskakuje, ale powiedzmy też sobie szczerze, że ja jestem po lekturze wielu tego typu książek, to jest w ogóle obszar moich zainteresowań, też i po części zawodowych. Więc to, o czym pisze Dispenza, jest potwierdzeniem tego, co wskazują inni naukowcy, psychoterapeuci, jeśli chodzi o to, z jakimi obciążeniami z dzieciństwa wchodzimy w dorosłe życie. Bo tutaj też warto nawiązać do, myślę, fenomenalnej książki, fenomenalnych odkryć Daniela Kahnemana, noblisty, autora książki
na temat dwóch systemów, które funkcjonują w naszym umyśle. Mogę przekręcić tytuł, bo nie mam tej książki w języku polskim, ja w ogóle mało czytam cokolwiek po polsku, czytam w języku angielskim z racji wykształcenia i tytuł angielski jest Thinking Fast and Slow, pułapki myślenia, wydaje mi się, że taki jest tytuł polski. I to, na co wskazuje Kahneman, do czego też się odwołuje Gio Dispenza, to fakt, że 95% naszej osobowości to nawyki. Czyli to, co robimy w życiu, 95% czasu naszego życia to nawyki, z których w ogóle sobie nie zdajemy sprawy. I tutaj podam taki mój ulubiony przykład. Jako nawyk 4 miliony Polaków wedle badań przeprowadzonych, ale dobrze pamiętam, przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne jakiś czas temu, nie myje zębów. Tak? Nie ma nawyku mycia zębów. Więc rano wstajemy i to nawyki powodują, że funkcjonujemy tak, jak funkcjonujemy. No, jedni funkcjonują z uśmiechem na ustach, bo mają taki nawyk, ktoś powie, mają taką naturę, a inni funkcjonują już w jakimś, nazwijmy to, smutku, nie chcę powiedzieć załamaniu nerwowym, tak, ale w smutku, w poczuciu klęski, czy w poczuciu jakiegoś daleko idącego niezadowolenia. To jest nawyk, tak? I o tym pisze w swojej książce właśnie doktor Dispenza. To jakby odnosząc się do tytułu, panie Tomaszu, jak zerwać z nałogiem być osobą? Na czym polega ten program, który proponuje autor? Przede wszystkim autor już w pierwszym rozdziale, w zasadzie w pierwszej części, może nie w pierwszym rozdziale, ale w pierwszej części zwraca uwagę na fakt świadomości. Tak? Czy jesteśmy świadomi tego, jak żyjemy? I tutaj podam taki przykład, to może nie jest przykład z sensu stricto z książki, ale rano jak wstajemy, większość może... Znacząca część ludzkości sięga po kawę, powiem w ten sposób, tak? Czyli rano wstajemy, jakaś tam szybka toaleta i parzymy sobie kawę. Sam do kawoszy należałem przez, myślę, że ponad 2 dekady. I ten nauk picia kawy, kawa zawiera w sobie kofeinę, która jest pewnego rodzaju neurostymulantem. I też przez to się przekłada to na uzależnienia. I trudno mi było tą kawę odstawić, a odstawiłem kawę, ponieważ zauważyłem, że nie do końca ona mi służy. To znaczy fajnie pobudza mózg i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o resztę mojego ciała, to biorąc pod uwagę już wiek, ta kawa ona mi nadal smakuje, chociaż od pół roku jej nie piłem. Natomiast było mi trudno zerwać z faktem takim, żeby rano wstać i nie napić się kawy. Ja kawę zastąpiłem yerbą, którą się delektuję, ale wciąż łapię się na tym, że proces przygotowywania yerby rano zajmuje mi zdecydowanie więcej czasu, jest zdecydowanie więcej, bardziej pracochłonny, niż nastawienie ekspresu do zrobienia kawy. I to jest nawyk, tak? Więc żeby zerwać z nawykiem bycia sobą, trzeba mieć świadomość tego nawyku. Ale sama świadomość to za mało, bo trzeba jeszcze w to wszystko włożyć nawyk. Znaczy włożyć jakby, wypracować nowy nawyk. Czyli przekładając to już na moje nowe nawyki, wciąż łatwiej by mi było nacisnąć przycisk w ekspresie i podstawić filiżankę, żeby napić się kawy, niż zaparzyć sobie swoją mieszankę yerby, która jest zdecydowanie bardziej pracochłonna. Tak? I ten nawyk wciąż we mnie jest. Podam inny przykład, jeśli chodzi o nawyki. Od ponad pół roku jestem wegetarianinem. I wciąż łapię się na tym. Ja nie odstawiłem mięso, nie jem mięsa ze względów, nazwijmy to sobie, empatii w stosunku do zwierząt.
nic innego bardziej zniosłego tutaj nie kieruję. Jakoś tak dojrzałem w swoim życiu do takiej idei, że trudno jest mi jeść coś, co zostało w sposób, nazwę to tak, brutalny, pozbawione życia. Ale wciąż funkcjonując w kuchni, łapię się na swoich nawykach związanych z faktem, że przygotowując posiłek dla moich synów, który jest na mięsie, mógłbym na przykład polizać łyżkę, tak, po rosole. Więc muszę wkładać wysiłek, żeby tego nie zrobić, bo nie chcę mieć do czynienia z czymkolwiek, co jest wyprodukowane czy ugotowane z tak zwanych istot żywych, tak, które żyły. Tak, oczywiście można się z tego śmiać, ale podaję to Państwu jako pewnego rodzaju przykład nawyku. Tak, że siedzę w restauracji i sięgnąłbym na przykład po carpaccio, w którym się zajadałem, nie ze względu na smak, tylko ze względu na nawyk. Więc potrzebny jest olbrzymi wysiłek na to, żeby zerwać z jakimś nawykiem i na jego miejsce wprowadzić nowy nawyk. I tutaj mamy historię palaczy, którzy wychodzą z jednego nałogu, czyli nie palą, a wchodzą w następny nałóg, czyli sięgają na przykład po słodkie. Tak. Bo tutaj musimy pamiętać o tym, że nasz mózg potrzebuje nawyków. Badania Daniela Kahnemana to bardzo dobrze opisują. Więc od nawyku do nawyku i 95% tego czasu, który spędzamy, to nie jest czas spędzony świadomie, tylko jest to czas spędzony w oparciu o nawyki. Więc jest to trudne. Na pewno zerwanie z nałogiem bycia sobą jest rzeczą trudną. No tak, to rozumiem. Świadom. Rozumiem, ale co autor, jaką ma propozycję dla czytelnika autor? Autor ma propozycję taką, żeby zaimplementować do swojego życia takie, nazwijmy to sobie, procesy jak medytacje, jak taki, nazwijmy to sobie, mindfulness, tak, czyli takie świadome funkcjonowanie. No, odwołuję się tutaj do fizyki kwantowej i do tego, że z punktu widzenia fizyki kwantowej jesteśmy energią, tak, że każdy z nas jest częścią energii. Ja nie jestem znawcą fizyki kwantowej, więc też nie chcę się tutaj wymądrzać w tym obszarze. Natomiast to, co proponuje Joe Dispenza, to przede wszystkim zrozumienie, że każdy z nas funkcjonuje w jakiejś tam pętli myśli i uczuć. Czyli nasze myśli przekładają się na nasze uczucia, a nasze uczucia przekładają się na nasze myśli. To jest takie trochę, no nie trochę, błędne koło. Czyli jeżeli rano wstajemy i już czujemy się źle, no bo nie podoba nam się kraj, nie podoba nam się system, nie podoba nam się nasze życie i tak dalej, tak? Tych powodów do narzekania, a Polak lubi narzekać, mamy sporo. No to w momencie, kiedy narzekamy, no to trudno też mieć pozytywne podejście do życia, tak? Znowu ci, którzy rano wstają, nie na kacu, tylko stają, są wyspani, dbają o swoją higienę dnia codziennego, tak? Mają odpowiednią dietę, wykonują ćwiczenia fizyczne, natleniają porządnie mózg, no to rano wstają, mając ten nawyk porannego wstawania z uśmiechem na ustach, po prostu idą przez życie też z uśmiechem na ustach, tak? No i teraz jakbyśmy zderzyli takie dwie osoby, posadzili je naprzeciwko siebie, czyli jedna osoba, która ma nawyk narzekania na polityków, na gospodarkę, na to, że nowy ład, że podatki i tak dalej, że inflacja,
Tych powodów do narzekania można wymieniać bez liku, tak? Że mróz, że w Łodzi 2 dni temu była szklanka, że znowu służby miejskie nie pomyślały o tym, że przecież jest, jak jest zima, to musi być zimno. Tak? I naprzeciwko niej sadzamy osobę, która ma pozytywne podejście do życia. Można powiedzieć nawet, że w pewien sposób z punktu widzenia tego narzekacza jest ignorantem. Bo jakby nie zdaje sobie sprawy z tego, że podatki, że inflacja i tak dalej, możemy to wymieniać. No to te dwie osoby się nie będą miały szansy porozumieć. Tak? Więc świadomość przede wszystkim, myślę, że to, co głównie wynika dla mnie, jako czytelnika książki Jak zerwać z naukiem bycia sobą, to jest świadomość. No nie dobrze. Wiem, jak tą książkę, to też taka uwaga. Nie wiem, jakbym tą książkę traktował, gdybym to od niej zaczął swoją przygodę ze zmianą nawyku. Czyli gdybym przeczytał te wszystkie książki z zakresu, mnie neurobiologia bardzo interesuje, możliwości mózgu od ponad 10 lat to mnie bardzo interesuje, ale trudno jest mi też odpowiedzieć, panie Rafale, Jakby wyglądało moje podejście do tych książek, gdybym przeczytał je w odwrotnej kolejności. Jasne. Tak? Bo ja książkę Giorgia Spensy przeczytałem ją w tym roku, tak? Jasne. Jako tą wisienkę na torcie względem innych książek z tego zakresu. Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Dobrze, to ja tylko słuchaczom powiem, że tutaj autor przedstawia taki konkretny 4-tygodniowy program. Po prostu zachęcam do sięgnięcia do książki i zapoznania się z tym programem, bo myślę, że przechodzą na taki bardzo poziom operacyjny. Ten program może pomóc i dać bardzo praktyczne wskazówki, co robić. Wspomniał pan, panie Tomaszu, o medytacji. Tutaj wybrałem sobie taki fragment z książki, który na mnie szczególnie zrobił wrażenie. W medytacji dążymy do tego, by stać się jak dziecko. Czy może pan powiedzieć, o co tutaj chodzi? Trochę odczarować proces doświadczenia medytacji, bo myślę, że autor odczarowuje go. Ja też nie do końca mam takie wrażenie, że on chce odczarować ten obszar medytacyjny. No, czy można to tak odbierać? Dla mnie ten aspekt bycia dzieckiem medytacji sprowadza się do tego, że wedle nauk neurologicznych, jeśli chodzi o tak zwaną częstotliwość pracy mózgu, czyli mówimy tutaj o falach EEG. Dzieci, jak się rodzimy, to nasze mózgi przez dosyć spory czas, no jest to tam do 6 roku życia, z tego co kojarzę, funkcjonują w takim stanie, znaczy z taką częstotliwością, jak mózg dorosłego w momencie, kiedy w zasadzie jesteśmy w śnie, tak? Bo tutaj mamy falę beta, czyli nazwijmy to sobie falę stresu, falę alfa, falę theta, falę delta i tak zwane fale gamma. I dzieci, w uproszczeniu oczywiście, tak, bo ja też nie chciałbym brzmieć jako naukowiec i specjalista w tym zakresie, więc w pewnego rodzaju uproszczeniu, dzieci tam do 6 roku życia, ich mózgi funkcjonują na poziomie, o ile dobrze pamiętam, fal theta, czyli jest to stan medytacyjny dla dorosłego, czy też stan związany z jakimś tam płytkim snem. Tak? To się przekłada na określoną liczbę cykli na sekundę. Życie człowieka dorosłego dla większości ludzi jest związane ze stresem. Stres znowu wiąże się z falami beta. Beta może być niska, a wtedy ten stres jest tak zwanym eustresem, czyli jest to stres pobudzający. Tak? Ja specjalizuję się w trudnych negocjacjach i jak wiem, że to jest ten dzień moich negocjacji z kimś tam,
to rano wstaję, jestem pobudzony pozytywnym stresem, ja to lubię, lubię się spotykać z ludźmi, lubię z nimi dyskutować, lubię wymieniać argumenty, lubię ten proces. Dla innych ludzi nie musi być to wcale przyjemne, więc rano, jak przed trudnymi negocjacjami mają wstać, to wstają i już są pobudzani tak zwaną wysoką betą. Tak? Wysoka beta to będzie ten destres tak zwany. Natomiast dzieci do tego 6 roku życia funkcjonują sobie w takim, nazwijmy to sobie, błogostanie. To też się przekłada na fakt taki, że dzieci do tego 6 roku życia, cirka oczywiście, mają tendencję do fantazjowania, do widzenia tego świata, tej rzeczywistości zupełnie, zupełnie inaczej. My, ludzie dorośli, w procesie wychowania, no, krzywdzimy te dzieci w momencie, kiedy pozbawiamy je możliwości funkcjonowania w tym świecie marzeń. I takie jest moje rozumienie tego, do czego zachęca Joe Dispenza, że stan medytacyjny to jest taki powrót do takiego funkcjonowania mózgu, w którym możemy sobie pozwolić na relaks, na bezpieczeństwo, na połączenie się z tą energią, nazwijmy to sobie, wszechświata z punktu widzenia fizyki kwantowej. Bo stan medytacyjny to jest taki stan, który powoduje, że nasz mózg się bardzo mocno relaksuje. Tak? I to też nie jest taki stan, że pstrykniemy palcami i sobie ten stan wprowadzimy. No, czy oczywiście praktyka czyni mistrza, ale takie jest moje rozumienie słów autora książki, jeśli chodzi o powrót do tych takich cykli wolnych mózgu, które no, pozwalają po prostu bez żadnych neurotoksyn, bez alkoholu, bez żadnych wspomagaczy cieszyć się, nazwijmy to sobie, taką błogością, takim błogostanem. Tak? Ja zrozumiałem, że też ten stan po prostu jest pierwszym takim krokiem, czy jednym z ważnych elementów zmiany tych nawyków, o których dzisiaj rozmawiamy. Czyli trudno zmienić te nawyki, omijając ten stan. Oczywiście, że tak, dlatego, że tak. No, ja tutaj może nie będę się odwoływał tak bardzo do tej książki, jak mam większy komfort w odwołaniu się do innych książek, które przeczytałem z tego zakresu. Stres jest naszym przyjacielem do pewnego momentu i przestaje być naszym przyjacielem od pewnego momentu. Stres jest niezbędny do funkcjonowania, tak? Ale też niezbędny jest relaks. I na to, żeby wyjść z nawyku, trzeba mieć tą świadomość, po pierwsze wysiłku i świadomość też i stresu. Bo jeżeli ktoś przez życie idzie z takim sztandarem, że życie to permanentna walka, to wiadomą rzeczą jest, że jego organizm, jego umysł, jego nastawienie to będzie od bitwy do bitwy. Bo on tego potrzebuje. Znaczy, no, on tak będzie twierdził, że on tego potrzebuje, ale on tego potrzebuje tak samo jak palacz potrzebuje zapalić, czy alkoholik potrzebuje się napić. Tak? Natomiast no, to, o czym pisze Joe Dispenza, to jest funkcjonowanie w nowych nawykach, ale żeby znowu zafunkcjonować w nowych nawykach, trzeba kolokwialnie rzecz ujmując, wyluzować mózg. No tutaj dla tych słuchaczy, którzy mieli do czynienia z tak zwaną metodą Silwy, która przecież też nie jest nowum naukowym, to tutaj jest bardzo silny wspólny mianownik w tym obszarze, tak, pomiędzy podejściem Joe Dispenzy a metodą Silwy. To ja dopytam teraz tak, bo takie się pytanie właściwie nasuwa naturalnie. Dlaczego o tym wszystkim nie uczą w szkołach, o tym, o czym rozmawiamy dzisiaj? Panie Rafale, no w szkołach nie uczą o wielu rzeczach, tak? Natomiast historycznie rzecz ujmując, ja sobie pozwolę na taką dygresję historyczną. Historycznie rzecz ujmując, żadne państwo
a w zasadzie żaden rząd nie jest zainteresowany, żeby mieć mądrego wyborcę. Pamiętajmy, co powiedział Platon, zbyt mądrzy na angażowanie się w politykę są zawsze zdani na rządy głupców. Więc dlaczego to nie jest uczone w szkole? No, nie jest to uczone w szkole, bo byłoby to, podejrzewam, zbyt niebezpieczne z punktu widzenia wychowywania podatnika, który, jak oglądał pan Matrix, tak, to tam jest taka scena, jak ludzie są ogniwami bateryjnymi. To jest metaforyczne, tak? Każdy człowiek, każdy obywatel, temu też służyła przecież reforma za czasów PO, żeby dzieci szybciej poszły do szkoły. Po co? Żeby szybciej stały się podatnikami. Tak, bo im szybciej ktoś się stanie podatnikiem, tym szybciej z niego można czerpać po prostu energię w postaci pieniędzy. Więc no to zadał pan pytanie, odpowiedziałem na to pytanie. Dobrze. Co ja na ten temat? Okej. Ostatnie pytanie. Już tak syntetycznie, co pan radzi słuchaczom, którzy chcą zerwać z nałogiem bycia sobą? Przede wszystkim trzeba podjąć decyzję. To jest chyba najważniejsza rzecz. Znaczy, ja tutaj ogranicza nas czas, ja to doskonale rozumiem. Natomiast po przeczytaniu wielu książek z zakresu kształtowania swojego życia i takiego świadomego życia z uśmiechem na ustach, bo to jest bardzo ważne, żeby żyć z uśmiechem na ustach, żeby to nie jest żaden komunał, żeby z życia brać garściami. Natomiast gdybym miał stworzyć program dla słuchacza pod tytułem Twoja ścieżka rozwoju, jakiś program szkoleniowy czy program rozwojowy, to na pewno zacząłbym od dwóch bardzo ważnych rzeczy. Pierwsza rzecz to kontakt z własną samoświadomością, czyli czy wiesz, jak żyjesz, czy rozumiesz, że to, co robisz, to czy rozumiesz, że to ci służy albo że to ci nie służy. Tak? To jest pierwsza rzecz i w momencie, kiedy dociera do nas, że coś nam nie służy, tak jak do mnie dotarło 12 lat temu w wyniku przeczytania książki Johna Mediny 12 sposobów na supermózg, że alkohol nie służy mojemu mózgowi. Ja oczywiście jestem świadom, że pośród naszych słuchaczy będą teraz argumenty, no ale moment, no przecież badania wskazują, że rezerwator chociażby w winie poprawia pracę układu krwionośnego. No, są badania, które mówią, że jest to absolutna ściema i alkohol jako neurotoksyna nie ma jakiegokolwiek pozytywnego wpływu na organizm w ujęciu holistycznym, całościowym, tak? No bo to, że coś tam się poprawi, powiedzmy, bo się krew rozrzedzi, to jedno, tak? Natomiast to, że pogarszamy funkcjonowanie płatów czołowych w mózgu w wyniku pobudzenia alkoholem, to jest jakby tak zwany side effect, tak? Czyli efekt uboczny. No ale o tym już, powiedzmy, ludzie nie chcą za bardzo rozmawiać. Więc uświadomienie sobie złych nawyków po to, żeby wiedzieć, nad czym popracować i postawienie sobie konkretnego celu, który trzeba konsekwentnie umieć zrealizować. No ale tutaj też będziemy mieli ciekawe badania, dlaczego większości ludzi te cele się niestety nie udaje, dlaczego im się nie udaje osiągnąć tego celu. Więc większość ludzi wychodzi z takiego założenia, jakim mnie Panie Boże stworzyłeś, takim mnie Panie Boże masz. Tak? To takie polskie powiedzenie odnoszące się właśnie do bycia w pewnego rodzaju nałogu bycia sobą. Tak? Bo tak mnie wychowali rodzice, bo przyjąłem taki system wartości, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Natomiast no, chociażby same badania doktora Liptona pokazują, że naszym podejściem, naszą jakością myślenia, nie chcę go nazywać wiarą, chociaż tytuł książki jest wielce mówiący, tak? Biology of Belief. Nie wiem, dlaczego jest to przetłumaczone na język polski jako biologia przekonań, a nie biologia wiary, bo Lipton nie pisze o przekonaniach sensu stricto, tylko pisze o wierze, tak? W takim ujęciu umysłowym.
jak jesteśmy w stanie zmieniać strukturę własnego DNA i jak to się przekłada na uzdrowienia i tak dalej, więc jesteśmy w stanie naprawdę bardzo dużo zmienić. Ja pamiętam, jak miałem takie szkolenie z genetykami, prowadziłem szkolenie dla polskiej firmy zajmującej się badaniami genetycznymi i wyświetlałem slajd odwołujący się do tego, że każdy z nas to w 50% to geny, a w 50% to środowisko, ukształtowanie, wychowanie i tak dalej, i tak dalej. I zostałem pouczony przez uczestników, żebym sobie ten slajd poprawił, ponieważ ich najnowsze badania pokazują, zresztą dali mi te dokumenty potem z badaniami, to przynajmniej 80% naszej osobowości to geny, tak? No i ktoś by mógł powiedzieć, no taki dostałem garnitur genetyczny i nic z tym nie da się zrobić. No badania doktora Liptona pokazują, że pomimo tego, że mamy ten 20-procentowy wpływ, gdzie wydaje się, że to jest tylko 20%, no nie, to jest aż 20% potencjału zmiany, tak? No czy oczywiście ja mam 1,80 wzrostu i swoimi myślami nie będę w stanie spowodować w wieku prawie 50 lat, że zostanę drugim Michaelem Jordanem, tak? No to tutaj tego nie zmieni. Ale nie zmienia to faktu takiego, że w wielu innych obszarach jestem w stanie wiele rzeczy ze swojego garnituru genetycznego zmienić. Muszę tylko podjąć taką decyzję, tak? I być bardzo konsekwentnym w realizacji tego celu. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Tomasz Sidewicz, zawodowy negocjator. Panie Tomaszu, dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. No i do usłyszenia. Dziękuję Państwu również za uwagę. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich już za tydzień we wtorek. Zachęcam do odsłuchania i przyjemnej lektury życzę. Rafał Górski. Do widzenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!